cześć. Zanim obejrzycie ten odcinek, zapraszam Was do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl po koszulki i inne gadżety. Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy paczkę modów, która się nazywa Primal i jest oparta na głównie na modzie Primal Core, czyli na takim bardziej survivalowym podejściu do Minecrafta, survivalowym i takim bardziej trzeba wymyślać, jak przeżyć faktycznie, a nie tylko ściąć drzewo i sobie zrobić mieczyk. Okej, no i co trzeba zrobić? Musimy pobrać z internetu launcher Twitch, dzięki któremu zainstalujemy sobie właśnie ten launcher i z niego będziemy mogli skorzystać, żeby zainstalować tę paczkę. Czyli wchodzimy na stronę app.twitch.tv, oczywiście link do niej będzie w opisie do filmiku i tutaj pobieramy stąd aplikację Twitch na komputery, oczywiście klikamy na ten przycisk pobierz i stąd pobieramy. Już więcej nic nie musimy pobierać i tak dalej, tutaj Wam tylko pokażę, tu jest strona główna tej właśnie paczki Primal. I jak klikniemy tutaj na Relations, to otworzy nam się strona z wszystkimi modami, które są w paczce, także sobie tutaj wszystko możecie zobaczyć. Oczywiście link do tej strony jest również w opisie do filmiku. Ok, jak pobraliśmy sobie Twitch Setup, to oczywiście już możemy go uruchomić, czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przez nas Twitch Setup i tutaj jest Twitch Install. Ok, instalujemy. Instaluje nam się, tutaj nam się pojawiło takie o. Gdzieś mi zniknął, jest takie coś. Czyli jak zamkniemy, jak wyłączymy Twitcha, to tędy będziemy mogli wrócić do niego. To jest skrót po prostu na pulpit. Także mamy tutaj Twitch, welcome to the Twitch desktop. Każą nam się zalogować naszym loginem z Twitcha. Jeżeli jeszcze nie macie konta na Twitchu, to tutaj możecie sobie poprzez kliknięcie na Sign Up with Twitch, tutaj możecie sobie założyć konto na Twitchu i jak już sobie założycie, to wrócicie tutaj i sobie tutaj się zalogujecie, czyli klikamy na to i tutaj logujemy się kontem z Twitcha właśnie. No, halo, internetku, działaj. No, pojawiło nam się takie okno, zatem tutaj wpisujemy sobie nasze logi. No i się logujemy. To nam wysyła. Ok, i się logujemy do naszego konta na Twitchu oczywiście. No i cóż, i teraz nas interesuje tutaj ta strzałeczka. Zatem tu klikamy i klikamy na settings. I tutaj mamy ustawienia. Interesują nas ustawienia Minecrafta. Zatem klikamy tutaj. I widzimy, że instaluje nam się wszystko w folderze Documents przez kurs przez Minecraft. Folder Documents to na przykład jak sobie uruchomimy jakikolwiek folder, to tutaj mamy z boku, także tutaj jest Documents, także tutaj nam się stworzy folder Kurs i w tym folderze będzie jeszcze folder Minecraft i tam nam się zainstaluje wszystko dotyczące właśnie tegoż Minecrafta, tej paczki z Minecrafta. Ok, zjeżdżamy. Tutaj mamy do wyboru wielkość okna Minecraftowego, jakie tutaj będzie. Zatem sobie tutaj wpiszę 854x480. No takie będzie to mniejsze okno, żebyście wszystko widzieli. No i tutaj jest coś takiego jak Java Settings, czyli tutaj przypisujemy ilość pamięci naszej RAM do Minecrafta. Jest rekomendowane między tymi właśnie tutaj paseczkami. Od 2 do 6 jest rekomendowane. Ja przypiszę tutaj 4. Standardowo jest powiedziane, że można przypisać połowę pamięci RAM naszego komputera, czyli jeżeli macie na przykład jeżeli macie komputer, który ma 8 giga pamięci RAM, to możecie przypisać 4 tutaj, jeżeli wasz komputer ma 4 giga pamięci RAM, no to wtedy tutaj przypisujecie 2, jeżeli ma 2 giga pamięci RAM, no to przypisujecie tutaj 1 giga. Jeżeli macie więcej, na przykład 16, to możecie przypisać na przykład 8.
Także ja tutaj przypiszę sobie 4 giga, chociaż mój komputer ma 16, ale myślę, że tyle wystarczy. Tutaj klikamy Done i teraz klikamy na moc. Tu klikamy na moc i pojawiają nam się tutaj gry, jakie można sobie tutaj przypisać do naszego moc. Nas interesuje oczywiście Minecraft, klikamy tutaj i jest Let's Play Minecraft i wygląda na to, że czegoś tutaj brakuje, zatem mamy sobie doinstalować, zatem klikamy tu install i tutaj nam się instalują paczki zasobów właśnie minecraftowych tutaj, także tutaj musimy poczekać, w zależności od tego, jaki szybki internet jest, to idzie to szybko lub wolno. U mnie idzie wolno, to widzimy się za jakiś czas. No i jak to nam się zainstaluje, to mamy coś takiego, że nie mamy wybranego profilu, zatem klikamy tutaj Browse All Modpacks i tutaj nam się pokazują wszystkie paczki, jakie są do zainstalowania. Zatem tutaj klikamy na Search i tutaj wpisujemy Primal i tutaj na początku już nam się pokazuje Primal by Krchmes, nie wiem, jest to paczka na 1.12.2, jak widać, jest Adventure and RPG, jest Combat przez PvP i jest również Hardcore. Także tutaj sobie klikamy na Install, już mi się kliknęło i tutaj nam się downloaduje właśnie paczka, także widzimy się jak, no, jak to się całe tutaj pobierze. Oczywiście też w zależności od tego, jaki szybki macie komputer, pójdzie to albo szybko, albo wolno. U mnie pójdzie wolno. No i po jakimś czasie nam się tutaj zainstalowało, zrobił się tutaj przycisk Play, ale nie klikamy tutaj, tylko sobie wchodzimy w My Modpacks i tutaj mamy właśnie tę paczkę. Klikamy tutaj Play i nam się tutaj Minecraft update'uje. I to jest ten Minecraft, który jest tutaj instalowany razem z paczką, razem z aplikacją Twitch, czyli to nie jest ten Minecraft, który tutaj mam zwykle na pulpicie, tylko on jest właśnie w Documents, w kursie, w Minecraft i tutaj jest instalacja i on się tutaj instaluje. Także to nie jest ten, nie klikajcie potem na ten, tylko po prostu klikamy zawsze na Play tutaj w My Modpacks. To już sobie możemy teraz tutaj zniżyć i poczekać, aż nam się tutaj ten Minecraft update'uje. W miarę szybko idzie, więc już poczekajmy sobie. Także jeszcze momencik i jeszcze tutaj, bla, bla, bla. Chciałam, żeby to szybko było, ale niestety. O, jest. No i tutaj nam się pojawia Minecraft Launcher, ale tak jak wspomniałam, to nie jest ten. Musimy zawsze klikać właśnie tam, w tamtym miejscu na tę paczkę. Czyli tutaj wpisujemy z kolei nasze logi do Minecrafta, bo tam wpisywaliśmy logi do Twitcha, a tu wpisujemy logi do Minecrafta, czyli e-mail i password. No i klikamy login i tutaj możemy sobie zagrać albo w Minecrafta w najnowszej wersji czystego tak zwanego, albo klikamy tutaj na strzałkę i tutaj stąd wybieramy naszą paczkę, czyli klikamy tutaj i już mamy tutaj naszą paczkę, czyli klikamy znowu play i teraz nam się uruchomi paczka. Oczywiście musi też ściągnąć sobie tutaj te wszystkie pliki minecraftowe, zatem to też znowu potrwa w zależności od tego, jaki szybki macie internet. Albo szybko, albo wolno. U mnie wolno, więc widzimy się, jak już nam się otworzy strona startowa gry. No i mamy w końcu stronę startową. Primal Minecraft. Cóż tu jest? Single player, multiplayer, options, mody, Discord. I możemy wyjść. Zatem options sobie tutaj zrobimy. Video settings. Fast, po co nam taki render tutaj. Minimum, tutaj jaśniej zrobimy. Chmury są nam niepotrzebne, partiklesy minimum. Chyba będzie ok. Done. No i cóż, i startujemy. Create new world. Więcej opcji, czy typ pozwalamy. Realistic, default, super flat, large,
Amplified Customized. Zostawiamy na Realistic, czyli będą dźwięki fajne, śmieszne. Bonus chest oczywiście. Done Create New World i czekamy, aż się nam stworzy nowy świat. Nowy światek nam się tworzy. Chwilę to zajmie. Jak widzieliście, tutaj było napisane 119 modów, jest także nie jest tragicznie dużo, nie jest też mało. No i. Są mody z potworami, są mody techniczne trochę, nie wiem czy jakieś magiczne są. No i przede wszystkim właśnie ten Primal coś tam, Primal Core, żeby początki nie były takie łatwe. Okej. Tu mamy drzewo. Cóż te... O, słyszycie jakie dźwięki? Mamy tutaj skup, możemy sobie pszczoły łapać. Astral Tom, czyli Astral Sorcery jest. Tu jakieś do jedzenia coś. Dostaliśmy takie jedzonko. Takie jedzonko. Juice do picia. I bandaż. Właśnie, bo tutaj chyba nie odradza się tak po prostu życie, tylko trzeba się bandażować. I walet. Empty canteen, to pewnie można sobie tutaj picie załatwić. Okej. To sobie weźmiemy. Oj, zużyliśmy trochę tego. Cóż my tutaj mamy? Nie wiadomo co to, a to co to jest? Też nie wiadomo, może to trzeba nożyczkami albo czymś. O, to było spam harvest. To można było ściąć. A to jest z plants. I to nam się psuje, czyli tego nie rozwalamy, tego też nie rozwalamy. Okej, no i cóż, i trzeba przede wszystkim... O! Niedźwiedź. Nie, co to jest? Tak, chyba niedźwiedź. To z małym niedźwiedziem to może być niebezpieczne. Także nie jest tutaj tak łatwo. A co tu idzie? Coś tam idzie. O! Co to jest? A ty co ty jesteś? Sprout z Roots 2. A ty? Też jesteś Sprout. No chyba jakieś takie przyjazne są stworki. Przynajmniej w ciągu dnia, jak widać. Pszczoły mamy tutaj. Żeby nas nie pogryzły, to je sobie tutaj rozwalimy. Au, 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 au! I cóż z tym bandażem? Aha, trzeba tak jak łuk naciągać. Okej. Także nie jest tak prosto. No i cóż, i przede wszystkim mamy zebrać na początek. Tu jest mokry tylko błoto. Na początek mamy zebrać mnóstwo gravelu. Gravel nam się zbiera w takim czymś i to chyba tak daje jeden. Okej, a sam gravel... O, nawet ubrana jestem. A! Także najpierw mamy się zaopatrzyć w gravel, w piasek i w klej. Tak trochę po polsku, trochę po angielsku, ale wiecie o co chodzi. Och, jak ciężko się idzie. Także tutaj mamy piasek. I cóż nam ten gravel da? Jak zrobimy takie... O, dwa kawałki dają flinta, a flint możemy sobie rozwalić o kamień. Au, pszczoły znowu.
Boże, pszczoły to są straszne stwory. Gdzie jest kamień? To chyba jest bardziej kamienne niż niekamienne. I jak to rozwaliliśmy o kamień, to dostajemy coś takiego. Okej, okay, jeżeli chodzi o z kolei drzewa, to rozwalamy łapką chyba. Łapką rozwalamy liście, to dostajemy patyki. Już miałam parę patyków. Możemy teraz rozwalać tymi patykami. Dostajemy inne patyki. A z kolei jak chcemy rozwalić drzewo, to jeżeli zrobimy to łapką... Co mnie teraz ugryzło? Oj. Mam cztery. Ej. Boże, ja nie lubię tego skakania. I w dalszym ciągu mam cztery, czyli jak widzicie, ścinanie łapką drzewa nic nie daje. Musimy się uzbroić właśnie w siekierkę odpowiednią. A żeby się uzbroić w odpowiednią siekierkę, to musimy mieć chyba jeden taki flaked. I teraz musimy jeszcze rozwalać trawę, żeby dostać takie coś. I takich musimy mieć chyba trzy. Okej, okay, i jak je połączymy sobie tak, to dostajemy takie coś. I to z kolei jak połączymy tutaj, tutaj i tutaj, w jakiejś takiej kolejności, to dostajemy siekierkę. I tą siekierką możemy ścinać drzewa. O tak. Także jak widzicie, początki są. A, tam są pszczoły. No, pszczół jest mnóstwo, jak widać. Początki są. Tutaj rosną na drzewach owoce. Co to jest? No, tools. A może to trzeba... Czy to jest... Ciekawe, co to jest. To nam nic nie daje. O, wioska. Fajnie. Co to jest? A może to nie działa akurat? No, także takie są właśnie początki. Zatem, jak widzicie, wszystko działa. Dziwne dźwięki są. To ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Ile dobra. I oczywiście nie zapomnijcie o tym, żeby przyjść na live'a w każdą sobotę i środę o 20, żeby wstąpić na Discorda, nie zapomnijcie. No i oczywiście też na moją stronę www.napis.kapsel.pl. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa!